Cześć! Witajcie na kanale Poznańskich Targów Piwnych. Ja nazywam się Grzegorz Stachurski, Mój gość jest Marek Kamiński. Cześć! E, Marek to jest taki człowiek orkiestra. Jest e, głównym piwowarem i szefem browaru Kingpin, e, który w zeszłym roku na konkursie Greater Poland e, zgarnął główną nagrodę The Greatest Beer za piwo Full Contact Barrel Age. Bourbon Barrel Age. Bourbon Barrel Age. E, Poza tym jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych, sędzią PD, PSPD, e, sędzią BJCP. W BJCP też e, pełni zaszczytne stanowisko przedstawiciela na środkową i wschodnią Europę. Coś pominąłem? Chyba nie. Z wykształcenia ekonomista, e, specjalizacja handel międzynarodowy? Dokładny research. A poza tym e, górnik. Jeżeli chodzi o wykształcenie poza, o no, wykształcenie, o profesję poza e, studiami, przez jakiś czas. Przez tak? jakiś czas. E, powiedz mi, jak to się stało, że najpierw było górnictwo, potem gdzieś tam jakieś meble, inne rzeczy, aż w końcu doszło do piwa. Wiesz co? Y, no to trzeba, trzeba zacząć od mojego faktycznie pierwszego wykształcenia, A, czyli y, wykształcenia stricte menedżerskiego. Bo... Ja kończyłem Wydział Zarządzania, jak wspomniałeś specjalizację specjalność handel międzynarodowy, ale specjalizowałem się w zasadzie od początku w finansach przedsiębiorstw. No i pracowałem przez dobrych lat kilkanaście, blisko 20 jako menedżer po prostu w różnych branżach. Była między innymi branża Górnictwa, ale, ale tak niż naprawdę nic innego, bo było to górnictwo kamienia wapiennego, gdzie zarządzałem spółką, która, która między innymi tego typu działalność prowadziła. Były przez jakiś czas meble, były też inne branże. Opakowania tekturowe. Opakowania tekturowe, tak, to była, to była fajna, bardzo fajna branża. Była też branża energii odnawialnej, w zasadzie biomasy. No a piwo, piwo to jakby z, mój drugi zawód, bo, bo, bo skończyłem te studia podróżnałowe całkiem, całkiem niedawno. Postanowiłem się, e, pomimo że zajmuję się tym w praktyce, też się troszeczkę formalnie dokształcić. E, no i piwo pojawiło się z, tak naprawdę z zainteresowania. Po prostu z zainteresowania, zainteresowania szerszego w ogóle napojami alkoholowymi, w szczególności fermentowanymi. Ja przed piwem się pasjonowałem, można tak powiedzieć, bardzo długo winem. To były czasy przed rewolucją piwną, kiedy, kiedy trudno było o, o dobre piwo. Mnie niedobre piwa wtedy znudziły i, i tak naprawdę bardzo długo zajmowałem się winem. Ja mam taką cechę charakteru, że gdy się czymś zainteresuje, to staram się wiedzieć na ten temat jak najwięcej, staram się dokształcać, więc też w winie. Pokończyłem wiele kursów e, somelierskich i tak dalej, e, sensorycznych na temat wina. E, no a w sytuacji, kiedy, kiedy na rynku piwa m, za sprawą piwnej rewolucji zaczęło się ponownie robić ciekawie i to zarówno w, w Stanach Zjednoczonych oczywiście dużo wcześniej te informacje zaczęły do nas docierać i gdzieś tam lata 2011-2012 już Pinta, pinta, le Browar, pierwsze browary kontraktowe w Polsce, no to jakby wróciłem bardzo mocno do piwa. I gdzieś tam w tamtych latach zaczęła się, się moja mocniejsza przygoda z piwem. Kingpin startował w połowie 2014 roku. Tak, tak. Znaczy to w ogóle było tak, że My zaczęliśmy już i w zasadzie opracowaliśmy cały pomysł na jesieni 2013 roku, a w zasadzie nawet w połowie 2013 roku. Na jesieni 2013 roku znaleźliśmy partnera Browar za czyli browar, który, który, w którym są ważone nasze piwa do dzisiaj. To były czasy troszeczkę inne, tych browarów wówczas nie było zbyt wiele. Gdzie można było piwo y, uważać, będąc kontraktowcem. Browar za rzeczy wówczas powstawał i, i tak naprawdę dosyć długo y, zajęło od momentu, gdy, gdy my poznaliśmy się z właścicielem browaru za Rzecze, de facto dogadaliśmy się, y, do momentu, kiedy browar za rzeczy faktycznie ruszył, bo browar za rzeczy ruszył, ruszył dopiero w połowie chyba w czerwcu 2014 roku, nasze piwa pojawiły się na rynku we wrześniu 2014 roku. Pamiętam, jeszcze wtedy byłem właścicielem pabusetka, Setka, że robiliście bardzo dokładny research, bo przychodziliście do nas na spotkania, się pytaliście jakie piwa się sprzedają, co warto wyprodukować i tak dalej, więc przygotowanie było całkiem solidne. No, wiesz, to też, to też wynikało jakby z, z naszych wcześniejszych doświadczeń, z, z, naszych, z naszych wykształceń. Gdzieś tam od strony produktowej byliśmy przygotowani, mieliśmy, mieliśmy pomysł, mieliśmy, wiedzieliśmy, co chcemy robić, no ale chcieliśmy to skonfrontować właśnie też z tą, z tą stroną rynkową, no bo co tu kryć? No, no, jest to biznes. Jest to biznes i celem, celem biznesowym jest sprzedać, tak. Więc, więc faktycznie ja też pamiętam. Zresztą, zresztą my się poznaliśmy w setce. Poznaliśmy się z, ze Stefanem, który wówczas stał za bariem w, tak, w setce. Teraz zarządza no i z, z, z ogromną, z ogromną rzeszą, rzeszą ludzi z poznania jej okolic, stałych bywalców setki. Do dzisiaj te wszystkie znajomości są i, 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 i też ciekawe, ciekawie się porozwijały losy nie tylko nasze, ale tych wszystkich ludzi. No zgadza się, że część z ludzi, którzy przychodzili tylko na piwo, teraz produkuje piwo, to jest niesamowite i daje mega e, kopa, przynajmniej mi myślę, że Tobie też, bo to jest takie, że zarażasz ludzi pasją i oni potem też się w niej realizują. Mhm. E, dobrze, czy od samego początku, jak startowaliście z browarem, bo startowało, startowaliście w cztery osoby, jeszcze tak. Michał, Ma, e, Wojtek i, i Bartek, i Bartek. Tak. E, i tak naprawdę tylko wy z Michałem zostaliście w branży. Kiedy zapadła u ciebie w głowie ta decyzja, bo mówię, że jak wspominałem, jesteś sędzią IPSPD i BJCP uh -huh. i się realizujesz bardzo aktywnie i jesteś też pe pełnisz funkcję prezesa w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych. Kiedy zapadła ta decyzja, że w 100% w to wchodzisz i poświęcasz temu swoje życie, jest to nowa ścieżka twojego życia. Czy to było od samego początku? Czy nie, gdzieś... nie, 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 ja, wiesz, gdy, gdy ruszaliśmy w 2014 roku, to, to każdy z nas miał, miał swoje, swoje zajęcia, też inne. Ja postawiłem w 100% już na piwo po około, no chyba trzech latach, to był gdzieś 2017 rok, mniej więcej. Oczywiście niektóre aktywności się zaczęły wcześniej. Ja zacząłem sędziować i certyfikat sędziowski PSPD zrobiłem jeszcze przed uruchomieniem Kingpina, chyba na wiosnę 2014. Później BJC BJCP, to chyba był początek 2016. To, był, to były gdzieś tam te pierwsze, pierwsze egzaminy i uzyskanie certyfikatu. Natomiast w 100% na, na piwo. Ja do, do gdzieś tam tego 2017 roku też zajmowałem się e, swoją działalnością doradczą w zakresie doradztwa biznesowego i, i w 2017 roku jakby praktycznie wyciszyłem pozostałe tematy w taki sposób, że jakby nie inwestowałem już, już swoich wysiłków swojego czasu e, w rozwój tego mojego doradztwa biznesowego, a ja zająłem się głównie piwem. Okej. Okay. Um, jak startowaliście z browarem skąd pomysł na pierwsze piwa? była to rock'n'rolla i berserker z tego co pamiętam mm -hmm. wiem, że chwilę wcześniej miałeś wizytę w Stanach Zjednoczonych, czy tam jakieś inspiracje zasięgnąłeś, czy eee, tak, wiesz co no ten, ten, ten wypad do Stanów ja już nie pamiętam jak to dokładnie Umiejscowić, natomiast no, on był w dużej, w dużej mierze faktycznie piwny. Oczywiście, gdzieś tam jakiś turystyczny, turystyczny też, bo byliśmy dość długo praktycznie miesiąc spędziliśmy w paru miejscach. No, wszędzie jakby korzystaliśmy z możliwości dostępu do, do świetnego piwa. Natomiast. Pomysł, jakby na Kingpina, taki oryginalny pomysł początkowo, to były, były piwa z jakimiś dodatkami, tak to nazwijmy. I to był pomysł, który, który jakiś czas się sprawdzał, myślę, z którego byliśmy znani mhm. przez jakiś czas, w którym wyrobiliśmy sobie sporą markę. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że. że Gdzieś takie, takie postawienie tematu też nas w pewnym sensie ogranicza i eliminuje z możliwości rozwoju się też w innych kierunkach i, i, i w pewnym sensie to takie jakieś założenie robienia piw z dodatkami w pewnym momencie gdzieś zeszło na dalszy plan, nie było już takim, takim podstawowym założeniem. I od, tamte, od tamtej pory tych piw, powiedzmy, czystych, czyli bez, dodatkach, bez dodatków stylowych bądź mniej stylowych, ale, ale bez dodatków zaczęło się pojawiać więcej. Natomiast tych piw z dodatkami z tego początkowego okresu nadal sporo w naszej ofercie zostało. I, i, i to jest też, co, co mnie bardzo cieszy, bo wiemy i pewnie będziemy też jeszcze rozmawiać, jak wygląda. W tej chwili rynek i, i ciężko jest w tej chwili na rynku utrzymać dłużej etykiety konkretnych, konkretnych piw, natomiast my ważymy w wiele piw od lat, i one nadal znajdują swoich fanów i, i odbiorców, i to jest fajne. Mimo, że te piwa pewnie na dzień dzisiejszy są już nieco oldschoolowe, jak chociażby rock'n'rolla, czy, czy nie wiem, czy mandarin, tak, ale, ale to z kolei jakby ja mam wrażenie, że daje im troszeczkę drugie życie, że, że, że właśnie to są Jest takie teraz... piwa retro, takie sentymentalne, które są od lat yy, ważone w ten sam sposób, które są niezmienne i, i, i które nie, nie gonią za, za modami właśnie, mhm. a, a są piwa, które, które oferują od lat to samo I, i to mnie bardzo cieszy. Właśnie na przestrzeni ostatniego roku zauważyłem taką tęsknotę za... E, to niedawną przeszłością, bo w sumie historia piwarstwa rzemieślniczego w Polsce jest dosyć krótka. E, tęsknotę za takimi pierwotnymi stylami, dosyć prostymi. E, no i dzisiaj chociażby nagrywamy e, przy okazji Baltic Porter Day, więc e, pijemy klasycznego portera bałtyckiego z Kingpina. Ale kil masz kilka linii produktowych, jest też klasyczny Pils na polskich mielach, mhm. robiony z Polish hops. Mhm. E, Oprócz tego, że mieliście piwa z dodatkami, byliście też znani z tego, że współpracowaliście z bardzo fajnymi grafikami. Mhm. I jak to się przełożyło? W sensie, ile ile różnych linii produktowych było? Ilu, ilu tych grafików, bo, bo etykiety macie naprawdę bardzo do mnie przemawiające, bardzo fajne. Mhm. Tak, no, to też było od początku założenie, że, że chcieliśmy, chcieliśmy nadać też tą, tą, tą stronę, chcieliśmy zadbać też o tę stronę wizualną naszych piw i w szczególności naszych etykiet, bo gdzieś dla takiego małego kontraktowca, jakim my jesteśmy, to jest to główny nośnik jakiegoś wizerunku i. I możliwość przekazu. I zaczyn zaczynaliśmy z etykietami, których już praktycznie w tej chwili na rynku nie ma. One były projektowane i rysowane dla nas przez Maćka Paluszyńskiego, naszego, naszego bardzo dobrego, wieloletniego kumpla, grafika artysty poznańskiego. Z którym znaliśmy się jeszcze od czasów ja się z nim znam, od czasów licealnych, później wszyscy się z nim znaliśmy od czasów studiów, też w Poznaniu. Także jego wciągnęliśmy do, do tej współpracy i on był autorem naszej tej pierwszej podstawowej e, linii. Później mieliśmy taki epizod, nie wiem czy pamiętasz, z współpracy z Browarem Niechanowo. Tam tak, powstawały jakiś czas, tak, Kingpin Stories. Dokładnie. Tam powstawały nasze piwa i powstała taka linia Kingpin Stories. Z tego względu, że właśnie już wtedy ta linia Kingpin Stories to był taki pierwszy pomysł na na piwa, właśnie nieco, nieco prostsze, bez dodatków w większości. I tam takie piwa powstawały. W tej linii Kingpin Stories powstały chyba 7 czy 8 piw. No, ale jakby Browar Niechanowo i jego trudna historia to jest, to jest zupełnie. Osobny inny, temat, osobny, to jest, osobny, no osobny wywiad. Osobny temat na, na zupełnie osobny felieton czy wywiad, więc. Po, po około roku, tak naprawdę, y, nasza współpraca z browarem niechanowo się zakończyła i jakby nie kontynuowaliśmy już tej linii Kingpin Stories. Ale mówię o tym dlatego, że do linii Kingpin Stories zaprosiliśmy do współpracy y, y, paru, y, paru y, ilustratorów. Polska ilustracja to jest taka trochę Moja pasja yy, uważam, że mamy świetnych y, ilustratorów y, młodego pokolenia. I, I starałem się tych ilustratorów wielokrotnie do współpracy zapras zapraszać. Wcześniej już dla takich jednorazowych piw, piw specjalnych, bo, bo zaczęliśmy gdzieś tam od Turbogizera leżakowanego w beczkach, zresztą na pierwsze urodziny. Tak, no, na tak. pierwsze urodziny. To były jedne, jedne chyba z pierwszych w ogóle piw barrel aged w, w Polsce. I tam, Niesamowite etykiety. To, tak, tam etykiety dla nas narysował Alek Morawski, um, Później później rysowali dla nas też etykiety, między innymi Patryk Hardziej, o którym jeszcze za chwilę. Kto jeszcze już to, to już były takie czasy, że, że już dokładnie Dawid, nie, Dawid Dawid dla nas w końcu nie narysował, choć rozmawialiśmy. W każdym razie kilka, kilka tych, tych etykiet tam się, tam się pojawiło, dla piw specjalnych, głównie Barrelejt. I to doprowadziło do tego, że już tą serię Stories ilustrowali dla nas tacy, tacy ilustratorzy młodego pokolenia. A gdzieś tam koniec końców skończyło się to na tym, że w tej chwili Patryk Hardziej jest w 100% odpowiedzialny za, za nasze etykiety. I tak naprawdę wszystkie nasze etykiety, czyli zarówno te z serii podstawowej, te, te, te z serii tej prostszej, takiej bardziej, bardziej typograficznej, no i z tej najnowszej serii w puszkach. Jak już jesteśmy przy etykietach i ilustratorach, którzy, którzy tworzą te piękne, małe dzieła sztuki, bo w sumie Każda etykieta piwa Rzemieślniczego jest dla mnie takim miniaturowym dziełem sztuki. Jak się wchodzi do sklepu, to prawie jak w galerii sztuki się człowiek czuje czasem. E, to warto wspomnieć o tym, że w ramach e, konkursu Greater Poland będą oceniane nie tylko e, piwa czy cydry profesjonalne, czy też piwa i cydry domowe, ale też jest Greater Poland Design Cup, gdzie browary i twórcy etykiet mogą zgłaszać nie tylko etykiet, zresztą, tylko opakowań, gadżetów mogą zgłaszać swoje e, projekty. Ale jest też taka osobna, że tak powiem, kategoria dla tych, którzy jeszcze nie weszli na rynek komercyjny, którzy gdzieś tam projektują w domu swoje etykiety. Jest to taka kategoria koncepcyjna, więc żeby dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na www.targipiwne.pl. Tam są odnośniki do wszystkich podkonkursów. Możecie przejrzeć sobie kategorię. Zastanowić się, czy w którejś chcecie wystartować, a naprawdę warto, bo myślę, że jest sporo fajnych nagród. Po tej krótkiej autopromocji, może wróćmy do rozmowy. Ja bardzo mile wspominam premierę w 2014 roku Piwa Muerto. Tam pięknie to rozegraliście, były wspaniałe hostesy, które były malowane w te meksykańskie. E, tradycyjne takie. E, tak, to jest dia de los Muertos, właśnie tak. E, no, tym bardziej, że właśnie ta premiera była w trakcie targów tak. poznańskich, Dlatego e, byliśmy wtedy, e, my jeszcze bez własnego stoiska. Korzystaliśmy z, z waszej gościny. Z dużym stoiskiem. Pamiętam, wystawiała się setka i. I, e, tam było kilka, kilka, browarów, kilka browarów, polskich i zagranicznych. Tak, tak. Kilka polskich i zagranicznych browarów gościliście, chyba Kompana z, Kompana z Holandii, mm -hmm. chyba Kraftwerk jeszcze. Kraftwerk później. był, Spend Collective z Berlina, Aha. troszkę to tak, tak, się tak. działo. Fajne stoisko, bardzo, bardzo mile wspominamy te targi i faktycznie tam miało e, miał nasz Pumpkin na z Rokitnikiem, czyli Muerto. Czyli piwo stricte sezonowe, które, które ważyliśmy raz w roku przez chyba 3 lata, trzy edycje chyba były. Zrobiliśmy też wersję Barrel Aged z beczki porumie, którą właśnie była to pierwsza, wracając trochę. To była pierwsza etykieta ilustrowana przez Patryka Hardzieja dla nas i wówczas się poznaliśmy. I, I w zasadzie chyba od trzech lat tego piwa już nie ważymy. No, no, jakoś... Pamcziny w Polsce tak, jakoś nie, tak, nie tak. weszły tak, tak, e... tak szeroko, jak w Stanach Zjednoczonych to ma miejsce. Myślę, że no, u nas też. Te święta mają trochę inny charakter niż w Stanach. Nie? No, u nas to nie jest Halloween, tylko jednak wszystkich świętych. i Dokładnie, dokładnie, tak. Jakoś to się nie, nie przebiło tak mocno. Poza tym no, jednak, nie, tak jak mówisz, nie celebruje się tego jakoś tak strasznie, tak bardzo. I, i rezultat jest, jest taki, że, że to te piwa nie cieszą się jakimś bardzo, wielkim, bardzo wielką popularnością. Na dzień dzisiejszy to chyba nie wiem, dwa czy trzy pampki na ile pozostały na rynku, które się co roku pokazują. Mhm, takie bardziej już ważone, z, myślę, z sentymentu i z tego, że zawsze no się pojawiały w ofercie, mhm. niż z tego, że to piwo cieszy się takim zainteresowaniem. E, przez te e, 6 lat, już ponad. Nie, no jeszcze nie 6 lat. 6? 6 nie, lat, ponad. Ponad 6 lat. Mhm. E, wyszło ponad 80 piw z Kingpila. Uh, powiem Ci, że nie liczę, y, ale pewnie coś koło tego, 70, parę Co, noż, co w każdym 80, razie tak. powoli brniecie do setki. Co nie jest wynikiem imponującym, zdaję sobie sprawę, nie wiem w jakim kierunku chcesz pójść dalej. Z ale nie, 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 nie. Moim zdaniem to dobrze świadczy. Wciąż macie w stałej produkcji jakieś tam powiedzmy 15-20 piw pewnie? Plus, minus? E w rotat, z rotacyjnej tak, w stałej takiej, że mamy zawsze w ofercie, to jest to kilka piw. E, pewnie jest pewnie 6, 7 A drugie tyle jest powiedzmy w takiej rotacji, że one co jakiś Sezonowe czas wracają. I, tak, mhm. tak. E, I są tam klasyki. I mhm. tak jak mówiłeś, e, ludzie kupują je troszkę ze względu na sentyment. Mhm. Ale czy masz wśród tych piw, które wyszły do tej pory jakieś takie swoje ukochane dziecko, jakieś swoje ulubione piwo, które e, po prostu albo bardzo ze względów jakiś e, historii z tym związanych, albo ze względu na to, jak Ci smakuje, jest najbliższe w Twojemu sercu. No to trudne pytanie. To jest trudne pytanie, wiesz. To jest, to jest, to jest pytanie. Które dziecko kocham no bardziej? No właśnie, to tak właśnie chciałem od razu <laughs> odpowiedzieć, więc, e, więc y, trudno, trudno wytypować. Y, 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 ja większość, większość tych piw staram, staramy się i zawsze staraliśmy się. Mieliśmy może kilka takich piw, które, e, które gdzieś tam nie spełniły naszych oczekiwań e, i nie spełniły naszych oczekiwań, bądź dlatego, że nie udało nam się e, pomysłu jakby przełożyć na efekt, i to dotyczy może gdzieś tam bardziej tych piw e, z dodatkami z tego pierwszego okresu. Tam było kilka, kilka piw takich, które się ukazały raz, bo, bo, bo uznaliśmy, że, że ten efekt nie jest taki, o, o jakim myśleliśmy. Natomiast, wiesz, no, w tej chwili ja jestem bardzo zadowolony z pilca naszego z paru powodów. Po pierwsze, dlatego, że długo. Długo przymierzaliśmy się do, do wprowadzenia Pilsa do oferty. Pils jest takim piwem jakby z jednej strony bardzo, bardzo prostym w odbiorze, bardzo, bardzo popularnym, ale z drugiej strony, jak wszyscy wiemy, nie najłatwiejszym czasem w wykonaniu. A co więcej, jest piwem, jest stylem, w którym rzemieślnicy muszą konkurować z dużo większymi browarami, bardziej efektywnymi. Więc mamy tutaj Pilsa, który po prostu na półce jest, jest droższy od... Często dwu-, trzykrotnie. Niestety, od piw regionalnych czy, czy, czy nawet koncernowych, jeśli znajdziemy wśród nich Pilsa. Więc, więc ten pils rzemieślniczy musi, musi mieć za sobą jakąś historię i musi oferować coś więcej. I mm, dla mnie przynajmniej ten nasz pils taką, taką historię e, przedstawia. To jest, to jest po pierwsze, jest to pils, który, który jest bardzo zbalansowany. On, on nie jest ekstremalny. Utarło się, że w pilsie musi być wysoka goryczka, i ja mam wrażenie, że czasami w tych rzemieślniczych pilsach ta goryczka jest po prostu zbyt wysoka I, i, i te pilsy często są może fajnymi piwami, mocno chmielonymi, fajnymi, wysokogoryczkowymi piwami, ale gdzieś tam odbiegają przynajmniej od mojego wyobrażenia stylu, który powinien się charakteryzować przede wszystkim balansem. Więc tutaj się bardzo starałem, żeby to piwo było, było bardzo zbalansowane, żeby ono mogło być atrakcyjne dla, nie tylko dla, dla Birgika, szukającego wysokiej goryczki i ekstremalnego piwa, ale, ale przede wszystkim dla, dla szerokiego odbiorcy. Ja uważam, i ja tak przynajmniej wychodzę z założenia, że każdy piwowar chciałby, żeby jego piwo się podobało jak największej liczbie odbiorców, a nie, a nie bardzo jakiemuś tam wąskiemu gronu. No, chyba że tego piwa się faktycznie robi. Minimalną ilość minimalną się robi ilość... dla tego minimalnego. Dokładnie. Tak? No To wtedy, wtedy jakby jest co innego, ale gdy osiąga się już pewną skalę, no to jakby fajnie jest, jeśli, jeśli to piwo się, się podoba. A druga ważna dla nas rzecz to, to jest piwo chmielone w chmielem tomyskim. Który, który jest chmielem, który ma niesamowitą historię, który, mi, który jest odrodzonym chmielem, chmielem, który na kilkadziesięcioleci zniknął w ogóle z upraw w mhm. Polsce, a kiedyś był gdzieś w drugiej połowie XIX wieku przede wszystkim święcił swoje triumfy i był bardzo, bardzo cieszącym się, ogromnym szacunkiem wśród piwowarów, zdobywającym nagrody na wystawach europejskich. E, niestety ze względu na swój e, nieco bardziej nietypowy e, aromat e, na dziesięciolecie zniknął, e, zniknął z upraw. Odrodził go Paweł Piłat z e, Polish Hops. E, a tutaj, w tym, w tym chmielu tomyskim i w tym moim sentymencie do chmielu tomyskiego, jest jeszcze taka, taka osobista historia, że e, moja, moja rodzina w tej takiej głównej linii męskiej mm. wywodzi się właśnie z ziemi nowotomyskiej. Mam w rodzinie również byłych plantatorów chmielu, którzy no, podzielili los wielu takich plantatorów i, i już, już niestety tego chmielu nie, nie uprawiają, bo, bo w pewnym momencie ta produkcja stała się tak nierentowna, że, że jak to rodzina opowiada bardziej się opłacało chmiel sprzedawać jako, jako ściółkę dla, dla koni i krów niż, niż do browarów, niestety no i to wykończyło wielu plantatorów chmielu więc, więc tu jest taka jakby osobista historia trochę też z tym piwem związana dlatego ja też jestem z tym piwem jakoś konkretnie związany. Chciałem powiedzieć, że z racji swojego wyszkolenia jako sędzia i piwowar, tak pięknie opowiadasz o piwie, że aż chce się go napić, więc ja sobie otworzę. Ale też potem pojawiło się tu drugie dno, czyli osobisty sentyment do Chmielnowo-Tomyskiego Ja myślę, że to jest piękna historia, i warto, warto o tym mówić. Warto w ogóle mówić o jakichś takich naszych polskich tradycjach, polskich obyczajach związanych z kulturą piwa. Tutaj padło takie hasło, że nie dla wszystkich ono jest jasne, którzy nas oglądają. Generalnie, Pils jest najbardziej rozpowszechnionym, czy generalnie jasny lager, piw, jednym ze styli piw na świecie, ale przygotowanie i uważenie takiego piwa nie jest wbrew pozorom takie proste, wymaga dużego doświadczenia, dobrego sprzętu. No, nie jest to, to prosta rzecz, zwłaszcza w małym browarze rzemieślniczym, który który dopiero startuje. No to, to jest też kwestia odpowiedniego wyleżakowania. No, tak, Potrzebu potrzebuje czasu to piwo. Tak, tak. No, oczywiście to, to też nie jest, nie jest wszędzie tak samo. W niektórych browarach są, są takie warunki, taka woda, że, że to leżakowanie może odbyć się krócej. Nasz Pils jest leżakowany trzy miesiące i, i jakby testując po drodze to piwo, to, to leżakowanie też robi robotę. Siedem prawie lat historii Kingpina. E, jakieś takie momenty zwrotne, najtrudniejsze, najlepsze? To, co ci utkwiło w pamięci? E, o czym chciałbyś powiedzieć, podzielić się z nami? Jakie to były zdarzenia? Co się działo? Hmm. Na pewno pierwsza premiera w Stopie, to podejrzewam, że byliście tam, tak, no, tłum pierwsza, ludzi, był ten to, no, entuzjazm. Tak, no to Stop w ogóle były inne czasy, tak? także pierwsza premiera, premiera był, odbyła się, były dwie jakby premiery, była, była w, w piątek, była w Warszawie w Kuflach i Kapslach, które były wtedy taką, taką miejscówką bardzo Tradycyjną, prestiżową. I, prestiżową i bardzo tradycyjną na, na debiutujące co chwilę browary, bo wtedy dużo tych debiutów było na, na nowe piwa. A dzień później w sobotę była premiera poznańska w Piwnej Stopie, i oba wydarzenia były, były świetne. No, to były czasy, tak jak mówisz, że na premierie przychodziło naprawdę mnóstwo ludzi, szykowało się specjalne jakieś atrakcje. Było dużo rozmów, duży tłok. Długa impreza, i naprawdę wesoło i fajnie. Rok później, nasza impreza urodzinowa w piwnej stopie też. Ona też była, była, była fajna. No i na pewno tych imprez po drodze było, było sporo, które gdzieś tam pamiętam i pamiętamy. Było dużo fajnych festiwali. W tym zawsze staraliśmy się mocno uczestniczyć, i to zarówno w Polsce, zawsze odkąd, odkąd mamy możliwość, jesteśmy w Poznaniu, zawsze do tej pory, odkąd, odkąd mamy możliwość, jesteśmy w Warszawie. Różne inne festiwale, już bez takiej może czasem regularności. Myślę, że Poznań i Warszawa to takie jedyne nasze festiwale, gdzie, gdzie jesteśmy zawsze. Byliśmy do tej pory, miejmy nadzieję, że do tego wrócimy. E, dużo festiwali zagranicznych i to bardzo fajnych czasami. Tak? Byliśmy na, na Eurohopie, e, w Rzymie, gdzie tak naprawdę, jeśli mnie pamięć nie myli, nie my, nie myli miało okazję być do tej pory chyba. Kilka browarów. pięć browarów mhm. z Polski, tak? E, m, my również byliśmy chyba w 2015 w 15, jeśli dobrze pamiętam, roku, czy 16, może już byliśmy w Rzymie na festiwalu. Także było, było trochę fajnych rzeczy. Byliśmy wielokrotnie na festiwalach we Francji, w Skandynawii, w Hiszpanii parokrotnie, także to, 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 są, to są fajne rzeczy miło wspomniane. Parę fajnych kooperacji. W naszym przypadku akurat tak się złożyło, że chyba na koncie mamy więcej kooperacji zagranicznych niż, niż polskich. E, pomimo, że w Polsce mamy, mamy całą masę, masę przyjaciół wśród browarów i znamy się doskonale, to, to jakoś, jakoś tych kooperacji było mało, ale, ale mamy tutaj ostatnią naszą kooperację z Markiem Putą, z Piwoteką, mhm. e, także, także dużo było takich, były wzloty jakieś i upadki. Były Mówiąc uczciwie, były piwa lepsze, były piwa gorsze, były piwa, które budziły zachwyty, były piwa, za które trochę obrywaliśmy po uszach. Myślę, jak, jak wiele browarów, to jest, to jest też trochę pokłosie tego, że gdzieś tam mieliśmy zawsze i ona w tej chwili może w mniejszym zakresie, bo, bo taki jest rynek, ale czasami wraca. Mieliśmy taką nutkę. I, i, I mam przynajmniej do dzisiaj taką nutę eksperymentowania, częściej bądź rzadziej, a no niestety, jak eksperymentujesz, to, to, to ten rezultat nie zawsze jest idealnie taki, jakiego oczekujesz. I czasami po prostu braliśmy, jak coś nie wyszło, braliśmy to na klatę, mimo że myślę, że wadliwe piwo zdarzyło nam się. Wypuścić na rynek raz i tak naprawdę nieświadomie. I w momencie, kiedy, kiedy tę wadę stwierdziliśmy, piwo było natychmiast z rynku wycofane. To było, no pamiętam, no bo to jak, jak pytasz o takie rzeczy, które się pamięta, no to zdarzyło nam się to raz do tej pory. Mam nadzieję, że jedyny i że już się nie zdarzy. Stres był ogromny, prawda? Tak, no stres był z tym spory. To było piwo z Niechanowa. W którym przy rozlewie i po rozlewie wszystko było w porządku, natomiast w ciągu dosłownie kilku dni po rozlewie w piwie zaczął się, zaczął się ujawniać dosyć mocno chlorofenol, i piwo zostało wycofane przez nas z rynku natychmiast. Na szczęście niewiele, niewiele zdążyło. Się sprzedać do tej, do tej pory. Zaproponowaliśmy rekompensatę wszystkim, którzy piwo, piwo kupili. Notabene, dostaliśmy raczej więcej głosów na zasadzie, że a ja wypiłem i w zasadzie nic nie zauważyłem i było bardzo dobre, więc. Ale dla nas był to stres i to pamiętam, pamiętam do dzisiaj. Piwo zostało w całości zutylizowane. Przeprowadziliśmy dochodzenie w, w, do dobrowaru. Do dobrowaru Bro, do zostało to zgłoszone. Mm -hmm. Przeprowadziliśmy dochodzenie i prawdopodobnie wiemy, co się stało. E, także to było takim, takim momentem dosyć e, e, stresującym. Natomiast e, wiesz, e, oferowanie piwa pod swoją marką. To jest tak naprawdę i to, co Janek Gadamski ostatnio chociażby napisał. Tak, każde piwo, które wypuszczasz na rynek, to, to gdzieś tam zastanawiasz się, jak zostanie przyjęte, bo to co, to, co ja sądzę o piwie, jak mi się podoba, to jest gdzieś tam moja, moja opinia. Ja staram się podchodzić do swoich piw w sposób ekstremalnie obiektywny. I myślę, że nie popadam absolutnie nigdy w samozachwyt, w przeciwieństwie do, do wielu piwowarów. Zawsze znalazłbym, no może nie zawsze, czasami jestem naprawdę zadowolony, ale, ale czasami znalazłbym też coś do, do poprawy. Natomiast no zawsze jest ta druga. Strona ta, ta niewidzialna ręka rynku, mhm. e, tych, e, tych setek czy tysięcy, czy nawet nastu tysięcy osób, którzy to piwo wypiją, i, i zawsze jest gdzieś tam wyczekiwanie i zagwostka, jak to piwo zostanie odebrane. Tym bardziej, że w piwarstwie, że myślisz, mamy to, że za brandem, za, za etykietą, za konkretnym piwem stoisz ty jako osoba i tak mhm. naprawdę ludzie są w stanie do tego dojść i kojarzą cię personalnie. Czy, czy miałeś takie piwo? Bo ja w swojej krótkiej historii, bo tak się mówi, że browary kontraktowe to jest najłatwiejsza forma, forma biznesu w tej branży. Ja się z tym nie zgodzę, to wcale nie jest takie proste. Eee, przerabiałem to. Eee, czy miałeś takie piwo, które spróbowałeś w trakcie leżakowania czy tuż po rozlewie i powiedziałeś: Genialne piwo, ale trudne, bo ciężko będzie sprzedać? Ha. Huh. Wiesz co, no takie, takie ryzyka e, raz po raz podejmuje. Ostatnio takim piwem był nasz sezon. E, Ten mało popularny. Styl mało popularny, a w związku z tym trudny w sprzedaży. Po prostu e, jakoś, jakoś ludzie stronią, stronią od tego stylu. On, on nie jest często, często kupowany. Myślę, Natomiast, że on nie jest zrozumiany w Polsce do końca też. E to po pierwsze może tak, a druga rzecz, że bardzo często te, te nasze interpretacje sezonu, przynajmniej w mojej ocenie są zbyt destrowe i zbyt słodkie. Mhm. Nie za, są zbyt mało zbalansowane też tą stroną fenolową i są zbyt płytko odfermentowane. I ja po prostu miałem ochotę zmierzyć się z tym stylem i chyba pod koniec 18 roku tak chyba pod koniec 18 roku to piwo nie 19, 19. pod koniec, 19, tak pod koniec 19 roku jakoś październik chyba ostatni kwartał to piwo się się ukazało ja jakby za punkt honoru położyłem sobie założyłem sobie właśnie poprawienie tych dwóch cech czyli czyli mocniejsze odfermentowanie, żeby piwo było maksymalnie wytrawne, tak jak, tak jak w mojej ocenie sezon powinien być, a z drugiej strony, żeby właśnie zachować ten balans między estrami a fenolami, żeby ono nie było po prostu mocno, mocno słodko-estrowe. No i wiesz, no przy dużej partii, 50 hekto, no to jest podejmowanie jakiegoś, jakiegoś ryzyka. Natomiast piwo zostało bardzo fajnie przyjęte przez rynek. Już pomijam to, że zostało nagrodzone między innymi też na, mm -hmm. na waszym konkursie. Mówimy o Stigmie. Tak, Stigma. Zostało nagrodzone na waszym konkursie, na KPR-ze, czyli konkurencyjnym konkursie. Ale zostało też fajnie przyjęte, przyjęte przez rynek. Oczywiście. Gdzieś tam nie zebrało wysokich nod na Antapcie, tak? Jeśli wszyscy zaraz lecicie sprawdzać, jak to wygląda na Antapcie, ale jakby no, dla mnie jest też istotniejsze to, co ludzie mi przekazują na temat piwa, to, to jak ze mną rozmawiałem, to co o nim mówią, bo no, niestety często jest, jest też tak. Musimy pamiętać, że Antap jest, jest stricte. Konsumenckim e, portalem i też obowiązują tam stricte konsumenckie zasady oceny, a więc. No, co komu pasuje? Co komu pasuje, to po pierwsze, ale też dążę do tego, że style nie są traktowane e, równo, tak? Czyli, czyli ten odwieczny temat, że y, świetny Pils dostanie 3,5, a, a nie wiem, a średni y, Imperial Stout dostanie 4, tak? Tak. Tak, tak to niestety funkcjonuje, no bo, bo jest to ocena, ocena konsumencka i, i, i o tym trzeba, trzeba pamiętać. Co więcej, to piwo, mówiąc o Stigmie cały czas, jako jak o tym sezonie bazowym leżakowałem też w paru rodzajach beczek. Jedna z tych wersji już się na rynku ukazała w zeszłym roku, druga ukaże się niebawem, to już z takich, z takich zapowiedzi. No i, i, że tak powiem, powoli, powoli się przymierzam i mam już ochotę po raz kolejny z sezonem się zmierzyć. No pięknie. E, tutaj mm, wspominasz o tym, że le leżakował w Beczkach. Z tego co wiem, to leżakował w Beczkach po Tokaju. Tokaju, mhm. Czyli łączysz te swoje zainteresowania troszkę z przedczasów piwnych mhm. i doświadczenia z przedczasów piwnych razem e, z tą wiedzą, którą zdobyłeś już zajmując się piwem. Mhm. E, Wiem z artykułu, który już się ukazał u nas na, na stronie Targów Piwnych, że planujesz rozwijać ten trend łączenia czy żenienia tych dwóch branż, w sensie wina i piwa. Aha. Czy możesz coś więcej zdradzić na ten temat? Jakie są plany, jakie są marzenia? No, pewnie więcej zdecydowanie jest marzeń niż, niż planów rzeczywistych, konkretnych na chwilę obecną. Ale myślę, że, że będziemy w, w tym zakresie raz po raz o sobie przypominać, na miarę naszych możliwości, oczywiście. Także będzie wkrótce, było, było, był ten sezon leżakowany w beczce po wytrawnym Samorodni z Tokaju. Mhm. Była fajna sprawa też na naszym profilu na Facebooku. Możecie odszukać wpis. Ja dosyć szczegółowo, szczegółowo opisałem. To była fajna, fajna dla nas sprawa, bo poznaliśmy się bezpośrednio z producentem Koradi Berger z Erdobenie pod, w regionie Tokaju. Pojechaliśmy osobiście po, po tebeczki do niego. Potem też pojechaliśmy w zeszłym roku z gotowym piwem. Robiliśmy zresztą kilka, bo chyba łącznie trzy nam się udało w zeszłym roku zrobić takie imprezy łączone, gdzie prezentowaliśmy i, i nasze piwo leżakowane w, w Samorodni, i konkretnie to Samorodni z tego konkretnie rocznika, które leżakowało wcześniej w tych beczkach dębowych. Także tak, to jest to jest tak, jak mówisz, to jest trochę łączenie też tej mojej pasji do wina i tego mojego zainteresowania sporego winem. Ja wina bardzo dużo nadal, nadal pijam, bardzo wino lubię. Wino jest bardzo ciekawe, w inny sposób trochę momentami niż piwo. I, i łączenie, łączenie tych dwóch światów to jest, to jest coś, co mnie bardzo pociąga. I na pewno w tym kierunku będę chciał się rozwijać i, i tak jak mówię, raz, raz po raz jakieś pomysły z naszej strony ujrzą światło dzienne. Nie będzie się to ograniczało wyłącznie do piw wyleżakowanych po beczkach po winie, chociaż akurat wkrótce się pojawi też kolejna wersja sezonu z innych beczek po winie. Mam gdzieś tam zaplanowane kolejnych, kolejne też beczki powinien od konkretnych producentów, o które dość długo zabiegam. Także na pewno to leżakowanie w beczkach, w beczkach powinien, na pewno będę kontynuował. Ale też mam nadzieję, że się pojawią już, już w tym roku pojawią się troszeczkę inne koncepty, takich hybryd piwnowinnych. Także to jest coś, co mnie na pewno interesuje. Dobrze, mówiliśmy o piwie, mówiliśmy o winie, o łączeniu piwa i wina, ale wiem, że nie boisz się żadnych wyzwań, bo usędziowałeś ostatnio miody pitne. Więc e, tak zupełnie interdyscyplinarnie już idziesz. Mhm. E, czy porównując te trzy albo chociażby dwa z tych światów, czy mógłbyś powiedzieć, czy jest więcej cech wspólnych czy więcej różnic, twoim zdaniem? Myślę, że w ramach... Napojów fermentowanych to jest zdecydowanie więcej cech wspólnych. Oczywiście to trzeba wziąć pod uwagę, jeśli posługujesz się przykładem piwa i, i miodu pitnego, że co innego jest gdzieś tam surowcem bazowym, e, co innego fermentujemy i, i to ma wpływ oczywiście na gdzieś tam na efekt końcowy. E, natomiast jak sam wiesz, szereg rzeczy jest, jest bardzo wspólnych, i, i, i z pewnością dla mnie to, bo to też nie jest, nie jest jakby tak, że ja mam jakieś wielkie doświadczenie. To była dla mnie pierwsza otwarcie, o tym mówiłem, pierwsza okazja sędziowania miodów. Bardzo fajna, bardzo cenna i, i dużo się też nauczyłem. Więc dużo. Dużo ze swojego doświadczenia w sędziowaniu piwa byłem w stanie wykorzystać przy, przy ocenie tych miodów pitnych. Także em, oczywiście, gdzieś tam pewnie im więcej zdobywałbym doświadczenia w sędziowaniu miodów, to gdzieś może coraz więcej niuansów bym dostrzegał, e, ale myślę, że jak na start, to z tego doświadczenia można korzystać. Eee, wiem, że dużo podróżujesz i chyba lubiłeś podróże już wcześniej, z tego co, co się orientuję, ale też eee, to, że sędziujesz, to, że jeździsz na kooperacje piwne, to, że jeździsz na festiwale piwne, spowodowało, że jeszcze więcej jeździsz po świecie. Jak polskie piwa eee, są odbierane przez zagranicznych odbiorców? Czy to jest optymistyczne przyjęcie, czy raczej takie o, coś jak u nas? No, zdecydowanie optymistyczne. Yy, czy wiesz, to, to też yy, trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę, że gdy, gdy podróżuję z, w tych kwestiach piwnych czy około piwnych, yy, no to spotykam się przede wszystkim z ludźmi yy, w największej mierze, z ludźmi w jakiś sposób też zaangażowanymi, z specjalistami yy, zawodowo, hmm? zawodowo w piwo. E, chyba, że są to festiwale zagraniczne, to mam okazję bezpośredniego też kontaktu już z, nazwijmy to nieładnie, z konsumentem, tak, zagranicznym piwa. E, ja myślę, że podejście jest przede wszystkim dużo bardziej pozytywne do piwa. Takie są moje doświadczenia. E, większa jest chęć rozmowy o piwie. E, e, większe jest podejście z zainteresowaniem do piwa, e, chęć wymiany informacji, wymiany doświadczeń, mhm. e, większa myślę doza też szacunku. Tak? I, I Natomiast polskie piwa są, są bardzo dobrze odbierane na, na świecie, i myślę, że po pierwsze, tutaj nie mamy się czego wstydzić, po drugie, mamy na tą masę przykładów. Polskie piwa są eksportowane do, do wielu państw, tak, i tutaj nam się w ostatnim czasie przecież wykształciło bardzo wiele polskich browarów rzemieślniczych, które, które bardzo dużo z powodzeniem eksportują piwa na rynki, które są no, tak samo albo i nawet bardziej konkurencyjnymi rynkami w stosunku do naszego polskiego rynku. Więc, więc tutaj duży, duży szacun dla wszystkich tych browarów, które, które na tych rynkach z powodzeniem działają. A po drugie, to jest dowodem też na to, że, że tak naprawdę dobre piwo to, to nie, nie jest istotne, skąd ono pochodzi. Tak? To, to, wiesz, jako ciekawostkę polskie piwo. Mogłoby być odbierane gdzieś, jeśli by było w jakimś niszowym, typowo polskim stylu, ale jeśli polskie browary są w stanie sprzedawać za granicą Hej i, i nie wiem, i imperialne stałty, no To to znaczy, że po prostu one są odbierane jako bardzo dobre hejsji, i imperialne stałty. Także absolutnie myślę, ten odbiór jest, jest pozytywny. Natomiast skala tego tej obecności polskich piw za granicą, no Tutaj trzeba pamiętać też o tym, że póki co gdzieś tam naszą przewagą pewnie jest jeszcze ta przewaga cenowa do pewnego stopnia, która pozwala konkurować. No ale największym, najważniejszym takim czynnikiem skali tej obecności polskich piw za granicą jest też chłonność tych poszczególnych rynków, tak? Bo pamiętajmy, że taki rynek, nie wiem, Hiszpański, czy, czy francuski, czy, czy już brytyjski, to są rynki, kto, na których są setki, jeśli już nie tysiące yy, lokalnych, lokalnych browar. browarów, które, które tak samo chcą swoje piwo sprzedać. Tak? Więc, yy, więc tutaj yy, tym większy dowód na to, że, że polskie piwa tam się cieszą dobrą opinią. Czyli raz, że nie mamy się czego wstydzić, dwa, że mamy powód być dumni z polskich piw? Absolutnie. Jak najbardziej. Yy... Sędziujesz też w konkursach zagranicznych eee, i jako Kingpin zdobyliście już 20 kilka nagród, ponad 24 z tego co wiem na różnych konkursach. Eee, powiedz mi, jak z perspektywy już nie tylko sędziego, który ocenia te piwa, ale też e, piwowara, który je wysyła na konkursy, jak oceniasz konkursy zawodowe dla piw rzemieślniczych i. Co to bo motywuje, żeby wysyłać piwa na konkurs. Mhm. Y, tutaj wiesz, bo połączyłeś te dwie rzeczy, ale myślę, że warto, warto sprostować, że jakby z jednej strony sędziuję, a osobnym zupełnie tematem jest to, że też wysyłam, wysyłam nasze piwa. tak? Bo, bo wiadomo, że podstawową, jedną z podstawowych nagrzędnych zasad, że swoich piw się nie ocenia, swoich piw się nie sędziuje. Także, jeśli jeżdżę sędziować, to, to oceniam. Piwa, piwa inne, natomiast tam, gdzie wysyłam swoje piwa, to albo nie sędziuję, albo przynajmniej nie sędziuję w tych kategoriach, w których wystawiam piwa. Sędziuję, może od tego zacznę, to jest prostsze: sędziuję, bo bardzo to lubię, po prostu. Mhm. Bardzo to lubię, lubię, lubię tą. Tą taką sensoryczną pracę skupienia nad, nad piwem, jego oceny, wymiany doświadczeń z innymi sensorykami, z innymi sędziami piwnymi. Natomiast wysyłam piwa po to może, może mniej, żeby współzawodniczyć, ale bardziej, żeby pozycjonować się względem innych producentów i żeby uzyskać feedback bo to jest zupełnie inny rodzaj feedbacku niż ten o którym mówiliśmy wcześniej, czy gdzieś tam feedback konsumencki, mm -hmm. to jest nie wiem, untapped, ale też przede wszystkim powiedzmy bezpośrednia rozmowa. rozmowa no i też patrząc od strony stricte biznesowej po prostu to jak się piwo sprzedaje tak to są, to są najważniejsze aspekty oceny konsumenckiej, natomiast z drugiej strony mogę to skonfrontować z oceną fachowców, z oceną specjalistów dzięki uczestnictwu w takich konkursach. I faktycznie chętnie wysyłam piwa na konkursy. Oczywiście nie na wszystkie i nie w wielkiej liczbie. Wysyłam wybrane piwa. Te, na których zależy mi na opinii. Wysyłam na wybrane konkursy, nie na wszystkie, bo jest tego trochę. I, i tak, i faktycznie zdobywamy, zdobywamy raz po raz medale w tych konkursach, co, co cieszy po prostu. Tak? Jest, to, jest to przyjemne, jest to, jest to fajne, nie wstydźmy się tego. Jest to po prostu jakieś potwierdzenie tego, że, że robimy dobre piwa. Yy, piwa stylowe, piwa bez wad, piwa, które są dobrze odbierane. Yy, I tak jak mówiłem, przykładem jest, jest ten nasz Pils. Yy, I to mnie, to mnie bardzo cieszy, że gdzieś tam ostatnio yy, grono sędziowskie w Brukseli na Brussels Beer Challenge. W kategorii licznej, tak? no bo pil jest po, po, popularny styl i zawsze licznie, bardzo od, dużo, zgłoszeń. dużo zgłoszeń, licznie obsadzony. E, uznało to piwo za jedno z najlepszych. To, to, to też bardzo cieszę. Wiem, że z któregoś z Twoich wywiadów czy z którejś z Twoich wypowiedzi pamiętam, że z Full kontaktem miałeś ten problem, bo piwo było aż w czterech odsłonach. Tak. I nie wiedziałeś, którą odsłonę wysłać. Się tak, dlatego ja, cię, dlatego ja cię na początku poprawiłem, jak przedstawiałeś to piwo, że to nie tylko Full Contact Barrel tylko Bourbon, bourbon. Barrel mm -hmm. bo Bo to piwo było leżakowane w czterech rodzajach e, alkoholi. To były trzy destylaty. Nie, w zasadzie, beczek po alkoholach. Tak, beczek po alkoholach, tak. E, to były dwa destylaty w zasadzie, to, czyli e, właśnie Bourbon, e, szkocka torfowa whisky. E, Sherry i Porto. Celowo tutaj też nie, nie przytaczam Marek, ale były to, były to dobre, dobre wiodące marki. E, I tak, i, i ja faktycznie miałem i zastanawiałem się, bo jakby z, przyjąłem sobie takie założenie, że zgłoszę do konkursu jedno z tych piw. Mhm. I zastanawiałem się, które wybrać. E, I dla mnie dla mnie takim e, w ogóle to było interesujące, tak, bo. Mieliśmy tego piwa, bo e, było tyle samo beczek, więc mieliśmy tych czterech rodzajów tego piwa, mniej więcej taką samą liczbę butelek. E, najszybciej, w zasadzie na pniu, e, sprzedaliśmy wersję sherry. E, w drugiej kolejności każdy było totalnie inny, i tam właśnie mm. bardzo fajnie każdy, każdy z tych e, alkoholi, każda z tych beczek bardzo fajnie oddała swój charakter. Potem mniej więcej Bourbon Torfowa Whisky i, e, i Porto. Dla mnie osobiście największym takim czarnym koniem tego zestawu był Full Contact leżakowany w po Porto. Może dlatego, że, że był najmniej oczywisty, jednak barley wine, czerwone wino to nie były takie, takie Typowe nuty mm -hmm. leżakowania, bo, no bo wiemy, czego się spodziewać po trofowej łyski, po bourbonie, tak. Szery było ciekawe, dużo tych nut szery tam weszło. Natomiast sporto też była historia taka, że bardzo długo w trakcie leżakowania tego efektu nie było. I on dopiero po jakimś wielomiesięcznym okresie leżakowania, dopiero ta beczka oddała to. Na czym, na czym mi zależało, i, i byłem bardzo zadowolony z, tego, z tej wersji. Natomiast wybrałem ostatecznie wersję po, z beczki po Bourbonie, ze względu na to, że ona dała najwięcej takich typowych dla Bourbonu nut leżakowania w beczce. Była po prostu no, no była klasykiem. Tak? Klasykiem leżakowania Barley Wine w beczce po Bourbonie. Co notabene, i to było dla mnie bardzo, bardzo też przyjemne i miłe. Yy, wiem, że, że yy, sędziowie, właśnie wybierając The Greatest Beer, to właśnie między innymi, między innymi też też Tom Carol, chyba takie, tak. takie taką opinię, czyli, czyli sędzia Amerykanin z Kalifornii, no można powiedzieć opity, tak? W, sędzia z 30-kilegoletnim doświadczeniem. Dokładnie, opity pewnie i w Bourbonach, i w piwach leżakowanych w beczce po Bourbonie. Ocenił, że jakby to jest wzorowy, wzorowy efekt leżakowania, i, i no to była bardzo dla mnie bardzo cenna opinia. Także, także no cieszę się ogromnie z tego wyróżnienia i z tych opinii. Wysyłasz, znaczy wysyłasz, wysyłasz piwa na konkursy, ale poza tym często występujesz na scenie w różnych prelekcjach, opowiadasz o piwie rzemieślniczym, opowiadasz o. Kingpinie opowiadasz o Polskim Stowarzyszeniu Piwarów Rzemieślniczych jako, jako prezes, też jesteś twarzą tego stowarzyszenia. Ale zdarzają Ci się te momenty, kiedy właśnie jest ogłoszenie wyników konkursu i wychodzisz odebrać nagrodę. Co wtedy czujesz? Co... Opowiedz, jak, jak się wtedy czujesz, jak idziesz, masz te swoje parę minut chwały. No, jeśli, jeśli pijesz akurat do tego, jak odbierałem Waszą nagrodę, to faktycznie mi tam trochę mowę odebrało, bo, bo nie spodziewałem się tego. Ja, jakby, raczej nie, nie zakładam sobie i nie spodziewam się, że, że odbiorę jakieś laury. Zawsze, zawsze jest to dla mnie przyjemne, przyjemne, przyjemna niespodzianka. Uważam, że, że tak po prostu lepiej do tego podchodzić. Więc faktycznie tam niewiele może miałem do, do powiedzenia. Natomiast. Wiesz, no po prostu nie przygotowuję się jakoś do tych, do tych wystąpień, nie, odbierając jakiekolwiek nagrody. Też nie, nie jest to aż, nie, powiedzmy, nie jest to takie częste. Zazwyczaj, jak gdzieś, jak gdzieś występuję, no to jednak jest to, jest to coś bardziej lub mniej przygotowanego, przygotowanego tak? Bo, bo powiedzmy, jeśli gdzieś mnie, mnie zapraszają na jakieś wystąpienie, no to z odpowiednim wyprzedzeniem jestem w stanie się do tego. Do tego przygotować. Także e, raczej, raki, raczej z takimi rzeczami nie mam problemu. A, a tutaj wzięty z zaskoczenia, troszeczkę może <noise> za mało powiedziałem. Ale miło czy nie miło? Bardzo miło, no oczywiście, że tak. No, to świetnie. Fantastycznie i polecam, i też e, wysyłajcie piwa na, na, na konkursy. Polecam The Greatest Beer. Ja jestem najlepszym przykładem, że, e, że można dzięki temu przeżyć miłe i przyjemne chwile. W pierwszej edycji tego konkursu w dwóch kategoriach zostały nasze piwa nagrodzone, a jedno z nich wygrało jakby Best in Show, czyli tytuł The Greatest Beer, co jest niewątpliwie miłym przeżyciem i fajną pamiątką. Więc jak w tym dowcipie, no żeby to przeżyć, to trzeba kupić los po prostu. Tak? Z naszych rozmów wiem, że. Kingpinie, e, kierujesz się taką filozofią, że stay small, czyli zostań takim małym browarem, e, bo to ma dla Ciebie takie... To ma sens, mi się wydaje, że bardzo ładnie Ci się to składa, masz czas na inne swoje działalności. E, ale czy masz gdzieś w głębi serca takie marzenie, żeby z jednak z tego kontraktu przejść na taki mały browar fizyczny, czy jednak to ci zabierze za dużo czasu i ci zaburzy tą twoją koncepcję właśnie jeżdżenia na sędziowanie za granicę na festiwale, bo jednak browar fizyczny wydaje mi się, że ciutkę więcej czasu zajmuje. No zdecydowanie, zdecydowanie to jest nie tylko inny model biznesowy, ale w ogóle inny sposób funkcjonowania, inny sposób też zaangażowania, tak ja w tej chwili, tak jak mówisz, jestem w stanie czasami się wyłączyć na jakiś czas pewnych rzeczy, chociażby na czas jakiegoś wyjazdu na sędziowanie, czy, czy zajmowania się innymi tematami. Wiesz, takie myślę, to po pierwsze dobrze fajnie, fajnie zdefiniowałeś. My pracujemy małym zespołem. Bardzo małym. tak, Nam na tym, na tym zależy, żeby nie, nie tej organizacji nie budować jakiejś, jakiejś specjalnie dużej. Natomiast jeśli chodzi o, o przejście jakieś, jakieś na, na własną instalację, oczywiście, że takie myśli raz po raz się pojawiają w sposób mniej lub bardziej skonkretyzowany, z pomysłem mniej lub bardziej skonkretyzowanym myślę, że i to mogę, mogę otwarcie powiedzieć, że nie, nie jesteśmy zainteresowani budową jakiegoś dużego browaru produkcyjnego i, i do tego pewnie nie dojdzie to trochę nie nasza droga myślę, że, że wtedy, wtedy no to już to już w ogóle Stałoby się większym i przede wszystkim biznesem. To się wiąże z dużą odpowiedzialnością, i, i, i to przede wszystkim tutaj, myśląc o kolegach, którzy przeszli taką drogę, to, to tutaj oczywiście przede wszystkim duży szacunek, no bo zbudowanie własnego browaru i, i gdzieś tam ten budynek, te, te, te maszyny, urządzenia to jest jedna rzecz, ale to jest też zatrudnienie kilku, kilkunastu, czasami więcej. Osób, za które ponosimy odpowiedzialność. To są już pewne, pewne zobowiązania finansowe, które na, na które trzeba zarobić. Po prostu staje się to już normalnym biznesem. Oczywiście to, to nie musi być absolutnie wtedy odarte z radości, nadal mhm. funkcjonowania w tej branży i z radości ważenia piw, aczkolwiek nie da się już, jakby zupełnie uciec, podejrzewam, ani na, na dzień-dwa zupełnie od, od, od zaangażowania w Browar. Więc, więc na pewno nie, nie duża, może, może coś gdzieś tam mniejszego, coś, co będziemy w stanie bardziej ogarnąć właśnie małym zespołem, a co pozwoli nam realizować jakieś pomysły, których nie mogliśmy realizować do tej pory. Coraz częściej o czymś takim myślę, także no, to też zobaczymy. No tutaj istotna też jest trochę elastyczność. I, i, I możliwość działania w ramach, w ramach przepisów prawa. Także no zobaczymy. Może, może coś takiego się ziści, ale jeśli już, jeśli pytasz o coś własnego, fizycznego, to raczej coś mniejszego niż, niż dużego. Czyli pieśń przyszłości. Między, miejmy nadzieję, że e, troszkę się zmienią przepisy, żeby to było prostsze też w przyszłości, nie tylko dla ciebie, ale dla innych. Mhm. E, czy jest coś, o czym jeszcze byś chciał wspomnieć naszym widzom, słuchaczom? Coś, co chciałbyś powiedzieć, przekazać? Poza tym, żeby pili polskie piwo rzemieślnicze i wspierali polski kraft. E, coś masz takiego? Wiesz co, no cisną mi się oczywiście na, na usta jakieś kwestie związane z obecną sytuacją, tak? Która, która jest, jest dla nas trudna. E, oczywiście, bądźmy obiektywni. E, browary, małe browary, e, bo te mnie najbardziej interesują, e, nie są w tej chwili jedynymi biznesami, które cierpią i z pewnością w dużo większym stopniu e, kłopoty przeżywa w tej chwili chociażby związana z nami e, branża gastronomiczna. E, bardzo z nami związana, no, no bo jednak. Browary rzemieślnicze w parokrotnie większym stopniu są związane bezpośrednio z gastronomią mm -mm. Niż, niż browary większe. E, więc, jakby tu przede wszystkim kibicujemy i trzymamy kciuki, ale w, w, w tych małych browarach y, też w wielu przypadkach jest bardzo ciężko. E, i, I jakby obiektywnie. Y, Myślę, że warto spojrzeć na tą, na tą sytuację i na ten apel, z którym ty wystąpiłeś, czyli pijmy polskie piwa e, rzemieślnicze. Myślę, że warto na to spojrzeć również od takiej strony, że to właśnie te małe browary rzemieślnicze e, są odpowiedzialne i to dzięki nim wróciła różnorodność na polski rynek piwa. I, i źle by się stało, gdyby. Ta różnorodność w, w tej chwili została z powrotem ograniczona, bo, bo duże browary sobie zawsze poradzą. Duże i średnie browary sobie poradzą. One przetrwają nie jeden kryzys, mają zaplecza kapitałowe, y, natomiast y, są w stanie nawet dużo bardziej agresywnie się zachowywać y, w kryzysie y, poprzez jakieś promocje, obniżki cen, żeby zachować wolumen. Natomiast małe browary w których pracują ludzie, wykładając na to pieniądze z własnej kieszeni są pozbawieni takich możliwości i ja wiem, że, że takich apeli się w tej chwili słyszy z różnych branż, ale, ale warto też wziąć pod uwagę właśnie chociażby ten aspekt, że, że warto, warto, żeby te browary przetrwały, żeby ta różnorodność Piwna, która myślę wszystkim osobom mocno zainteresowanym piwem jest po prostu bardzo bliska, tak? I, i żebyśmy, żebyśmy nadal mogli wybierać w tych tysiącach piw, które są w ofercie, a żeby to się nie okazało, że jednak musimy wybierać w zdecydowanie mniejszej ilości. To mi trochę tak przywodziło mieć coś takiego bardziej optymistycznego, żeby tak nie kończyć pesymistycznym akcentem. E, jako piwowar i właściciel firmy e, zajmującej się produkcją piwa z paroletnim doświadczeniem, co byś doradził osobom, które chcą dopiero wystartować, które chcą wystartować czy z browarem kontraktowym, czy małym browarem fizycznym, czy w ogóle ruszyć jakoś w branży piwowarską zawodowo? Jaką masz dla nich poradę? Jaką masz dla nich myśl, jakąś przewodnią? Wiesz co? Myślę, że, że to nie będzie nic odkrywczego. W chwili obecnej trzeba być do tego przygotowanym jak najlepiej, pod każdym względem, zarówno pod względem piwnym, czyli wyborów piwa, jakie jak chce się zaoferować, pod względem kompetencji w tym zakresie. Ale też pod względem biznesowym, żeby, żeby dobrze to przemyśleć od strony, od strony prawnej, od strony finansowej. I tutaj to jest myślę, rada, rada taka sama, czy podobna jak do startowania w każdym innym biznesie. Tak? Mamy, mamy wiele, wiele przykładów biznesów startujących że na, na jakiejś euforii. Gdzie pewne rzeczy po prostu nie zostały do końca, do końca przemyślane. I jesteśmy w tej chwili w takim miejscu. Ja uważam, że ten rynek będzie nadal rósł, otwarcie, będzie się nadal rozwijał, mimo jego przejściowych w tej chwili kłopotów. Myślę, że piwo rzemieślnicze będzie zyskiwało coraz większe rzesze odbiorców, aczkolwiek no to od nas wszystkich to po prostu zależy, zarówno od. Od osób zaangażowanych w tą stronę podażową tego piwa, jak i od osób, które są odbiorcami tego piwa. Ale w tej chwili, wchodząc na ten rynek, trzeba być, trzeba być świetnie przygotowanym, myślę, myślę, z każdej strony. I po prostu euforia w tej chwili już wydaje mi się, że, że, że nie wystarczy. A tak gdzieś tam. W tych początkowych, romantycznych Wizjach. E, czasach e, jeszcze, jeszcze bywało, e, że, że rynek wchłaniał tak naprawdę wszystko. W tej chwili już e, rynek wszystkiego e, nie wchłonie, i, e, i, i to muszą być coraz bardziej po prostu ten rynek dojrzewa i to muszą być też coraz bardziej dojrzałe decyzje, coraz bardziej dojrzałe koncepty. Dodam od siebie tylko, że. E... Nie zabijajcie w sobie w romantyzmu, bo to też jest istotne. W sensie, mimo tego, że trzeba być przygotowanym, bo to zawsze trzeba być przygotowanym do każdego rodzaju biznesu, nieważne, czy otwieracie coś super małego, czy otwieracie browar kontraktowy, czy zupełnie browar, duży browar fizyczny. Ale jeżeli macie pomysł, macie zacięcie, nie zawieszajcie tego na kołku, tylko poświęćcie trochę czasu, pracy, żeby się przygotować właśnie do tego wejścia. To do tego, o czym mówił Marek. Żeby... Zastanowić się, co potrzebujecie, co macie, co jeszcze trzeba zrobić i działajcie, bo działanie jest najważniejsze. Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. I chyba tyle, jeśli chodzi o te słowo kończące. Dziękuję Ci, Marku, za rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie. Chciałem Wam podziękować za to, że nas oglądaliście. Jeżeli podobał Wam się materiał i interesuje Was to, co, co nagrywamy, to subskrybujcie. Klikajcie dzwoneczek, dawajcie lajki, zadawajcie pytania w komentarzach. Będziemy odpowiadać osobiście albo przysyłać pytania do Marka, żeby on mógł na nie odpowiedzieć. Chyba tyle w temacie na dziś. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, Jelkie. Cześć.